Ja na pewno jestem bardzo szczęśliwy, że dostałem szansę od trenera i znalazłem się w kadrze 23-osobowej na Mundial. Bardzo ciężko trenuję na każdym treningu i chcę dawać siebie jak najwięcej, a co do składu, no to już decyzję podejmuje trener. Na pewno dla mnie to jest bardzo wielka impreza i jak każdy zawodnik chciałby w takim turnieju zagrać, po to się gra, po to się trenuje. Dziękuję trenerowi, że mi zaufał. Jak dostanę szansę, na pewno będę chciał mu się za to wziąć. No to już na Senegalu będzie grała bardzo fizycznie, ale musimy też pamiętać, że mają paru bardzo dobrych zawodników i nastawiamy się na pewno na dużą walkę. Oczywiście Senegal jest zespołem, tak jak każdy nasz rywal grupowy, bardzo dokładnie przeanalizowanym. Widzieliśmy wszystkie ich mecze od czasu losowania na żywo. Nasi przedstawiciele byli na każdym z tych spotkań. Od Uzbekistanu po ostatni mecz towarzyski. Widzieliśmy oczywiście wszystkie mecze na zapisie filmowym z ostatnich 3 lat. Co do formacji obronnej, to my nie postrzegamy żadnego zespołu oddzielnie, czy to jest formacja obronna pomocy, czy ataku. Na każdy zespół patrzymy w poszczególnych fazach gry jako całość. Oczywiście indywidualne analizy też prowadzimy i zawodnikom je przedstawiamy w miarę potrzeb. Ale wszystko robimy po to, żeby optymalnie dostosować naszą strategię gry do tego, co przeciwnik ma mocnego i słabszego. Jeśli chodzi o sytuację z Kamilem, to tak, wszystkie mecze do tej pory, oprócz bodajże jednego spotkania z Rumunią eliminacyjnego, gdzie grałem z Thiago, graliśmy razem do tej pory, tak samo było na mistrzostwach, tak samo było w eliminacjach do mistrzostw Europy, jak również do mistrzostw świata na pewno inaczej, bo gdzieś już te pewne automatyzmy, pewne zachowania z Kamilem znaliśmy na pamięć, a tutaj z Tiago też rozegrałem na kilka spotkań z Jankiem. Dopiero teraz na zgrupowaniu gdzieś kilka treningów i to jedno spotkanie z Chile. Na pewno trochę inaczej, ale tak naprawdę nie ma czasu tutaj na myślenie, po prostu trzeba gdzieś wyjść na to boisko i grać, bo po prostu nie ma teraz czasu się zastanawiać, czy będzie dobrze, czy będzie źle, po prostu trzeba grać swoje. A jeśli chodzi o to drugie pytanie, no na pewno 2 lata temu był to dobry turniej przede wszystkim całego zespołu, tak? I tutaj przez to, że cała drużyna grała dobrze, to gdzieś po prostu też bramek nie traciliśmy, cała drużyna pomagała w grze obronnej. I na pewno nam, obrońcom, było łatwo, tak? Także gdzieś wtedy główną rolę poświęca się właśnie formacjom defensywnym i wtedy wychwala się obrońców, tak? Dlatego tutaj przede wszystkim tutaj trzeba podkreślić nie moją dobrą grę, tylko dobrą grę w formacjach defensywnych całego zespołu. No tak naprawdę to wczoraj mieliśmy trening do południa i jedyną chwilą, gdzie można było spędzić jakoś wolny czas, był wczoraj po południu. Także na pewno no jest to bardzo fajny hotel, tak? Gdzie tutaj jest dużo rzeczy, dzięki którym możemy odpocząć, tak? Przede wszystkim mamy swoją salę wyznaczoną też do relaksu, do odpoczynku. Mamy miejsce przeznaczone na leżaki, jak ktoś chce po prostu gdzieś wyjść. Dziewięćdziesiąt trzy i siedem. Radio Września. Najlepsze, bo lokalne.